Dzieciaki z klasy 402. Szpanerki. Jessie, kochanie, wróciłam! Odrobiłeś pracę domową? Zabiją mnie. Więc 326 podzielić przez... Och, przestań udawać! Nie odrobiłeś pracy domowej! Ale to nie twoja wina! Wszyscy jesteśmy winni! A? Żyjemy we wzajemnym, bezproduktywnym, obopólnie zależnym związku. Czy będę musiał brać zastrzyki? Wracam właśnie z bardzo ciekawych zajęć szkoły rodzicielstwa, na których uświadomiono mi, jak ważne jest, aby nasz związek oparty był na miłości przez duże M oraz uczciwości przez duże U. Co za duża głupota! W końcu już za kilka lat będziesz dorosły i opuścisz mój dom! Wkrótce. Aby mieć pewność, że wyrośniesz na produktywną jednostkę ludzką przez duże J... Dosyć! Przez duże D już dość! Zapłaciłam $300 za naukę, jak być lepszym rodzicem. Jak pragnę zdrowia, wysłuchasz mnie do końca. Mogłem ci to powiedzieć za 200. Już po pierwszych zajęciach zrozumiałam, że na dzieci typu G, jak ty, kary nie przynoszą oczekiwanych reakcji. Tak jak psy, twój typ reaguje na nagrody. Masz cukierka? Ha! Widzę tylko jedną skarpetkę na podłodze. Widać, drugą włożyłeś do kosza z praniem. Dobra robota. Chodźcie, mamy trochę czasu, żeby zagrać w kosza. Chyba będziemy musiały trochę poczekać. No. Miło cię widzieć. Cześć! O, Kathleen, otrzymałam rano twoją wiadomość, ale nie odzwoniłam, bo zadzwoniła Mandy. Opowiadałam o tym, co Gail mówiła, że Ryan powiedział. Ja też miałam do ciebie dzwonić, ale zadzwoniła Lasandra. Telly opowiedziała jej historię z Ryanem. Ryan jest taki super! Są takie nadęte. Ach, to okropne snopki. Myślał, że są wyluzowane. Zajmować boisko do kosza? Te głupie, sztuczne całuski mogą sobie robić przy drabinkach. Świetna myśl. Idź im powiedz. Ja podrzuciłam pomysł. Czego się boisz? Ja im powiem. Znam Mandy. O, naprawdę? Znasz ją? Nie wiedziałam. Pewnie. Moja mama gra w brycza z jej mamą. Mandy wie, kim jestem. Więc przyjdziesz do mnie po szkole i pójdziemy do Gail? Przepraszam, chciałybyśmy zagrać. Wiesz, może ty po mnie przyjdziesz. Potem pójdziemy po Tali i razem z nią do Gail. Przepraszam, byłybyście takie miłe i... Cześć, moje koleżanki i ja chcemy pograć w kosza i... Spotkajmy się u mnie, pójdziemy do Gail, a potem do Tali. Nie zagramy. Mówią, że właśnie dobierają się w drużyny. Weź tyle, ile chcesz. Mama daje mi mnóstwo cukierków za każdy drobiazg. Dostałem 5 kilo rodzynek w czekoladzie tylko za to, że umyłem zęby. Dziękujemy, Jenny, za wzorowe wypracowanie o tym, jak ptaki latają. Jestem pewna, że pan Tweet, gdziekolwiek przebywa, jest bardzo dumny z tej szóstki. Następne wypracowanie nasza klasa ma napisać na temat samolotów, a przygotuje je... Batonik owocowy czy mordo klejka? Albo czekoladowe? Jessie. Ha? Ty napiszesz wypracowanie. Ha? Nawet nie zdążyłeś się schować. Przepraszam. Chwileczkę.
Czy widzieliście moją... Willa! Chciałam tylko sprawdzić, czy nie zostawiłam tu książki. Niektórym to... O! Naprawdę miło ci oddać książkę. Proszę, weź też moją. Nie, dziękuję. O, tu jest. Cześć, Tali! Widziałaś to? Widziałaś? Rozmawiała ze mną jak z koleżanką? Pytała tylko o książkę. Co ty tam wiesz? One w ten sposób dają znać, że chcą się zaprzyjaźnić. Ach tak. To jak poznasz, kiedy taka dziewczyna nie chce się z tobą zaprzyjaźnić, tylko znaleźć książkę? Zazdrościsz. Więc przychodzę do ciebie, idziemy po Tali. Oj, chwila, gdzie jest Tali? Tali? Widziałam ją w bibliotece. Szukała książki, pomogłam jej ją znaleźć. Leżała na stole obok. Więc od Mendy pójdziemy wszyscy do arkady. No nie wiem, właśnie byłam na dworze i zanosi się na deszcz. No więc jak? Pójdziemy do arkady? Kupię sobie zegarek. Podoba mi się taki jak ten. Podoba ci się mój zegarek? Chcesz go? Niepotrzebny mi. Mówiłam do Gail. O, tak, też miałam sobie taki kupić. O, patrzcie, która już jest. Muszę lecieć. Spóźnię się na kurs modelek. Rozdział drugi. Dobry rodzic zawsze wie na bieżąco, co dzieje się w życiu dziecka. No, kochanie, powiedz, jak minął dzień? Masz coś zadane? Nie. Dziecko typu G często nie informuje rodziców o wielu sprawach. Dlatego dobry rodzic zawsze pyta nauczyciela. Dobrze, dobrze, mam wypracowanie, a... Należy wiedzieć, że po jakimś czasie stwarzające problemy dziecko nie można już przekupić samymi słodyczami. Można. Należy wtedy pomyśleć o dużo większej nagrodzie. Kochana książka. Nie, nie, nie. Nie. To chcę. Cześć, kochanie, dzwoniła Jordan. Chcę wiedzieć, czy idziesz na kręgle w sobotę. A Gabriel pyta, czy chcesz z nią pójść w niedzielę do kina. I dzwoniła Mary Ellen, czy będziesz u niej nocować. Nie jestem taka niepopularna. Co ty wygadujesz? Wszystkie chcą z tobą się spotkać. One i co z tego? Myślałam, że się przyjaźnicie. Ale ja chcę mieć nowe przyjaciółki, lepsze, liczące się. W szkole jest grupa naprawdę odlotowej dziewczyn. I każdy je lubi. Nie, nikt ich nie lubi, ale każdy chce się z nimi przyjaźnić. Próbowałam z nimi rozmawiać, ale mnie kompletnie ignorowały. Nie możesz zaprzyjaźnić się z grupą. Najpierw zaprzyjaźnij się z jedną z nich i ona wprowadzi cię w grupę. Ach, rozumiem. A którą powinnam wybrać? Szukaj najsłabszego ogniwa. Będzie twoją przepustką. O. Nie zadzwoniłaś do mnie wieczorem, a ty nie oddzwoniłaś do mnie. Nie zadzwoniła? O, słabe ogniwo. Będzie cię to kosztować. Chcę za to twój błyszczący zegarek. Dobrze, dobrze, tylko zadzwoń i pamiętaj, udawaj starszego. Halo, czy mogę ci chwilę zająć i zadać parę pytań ankietowych? Raczej nie. Czekam na telefon od mojej. Bardzo dziękuję. Mam zaledwie 30 pytań do zadania. Pytanie numer 1. Twoja ulubiona rozrywka? Rozmowa przez telefon z moimi przyjaciółkami, więc... Pytanie numer 2. Który zespół rockowy lubisz najbardziej? The Sidewalk Boys, oczywiście. Moim przyjaciółkom podoba się Joshua z kolczykiem, ale ja wolę tego na końcu. Pytanie trzecie. Dokąd zamierzasz wyjechać latem? Zawsze jeżdżę na obóz Agałag. W tym roku będę mieszkać w domku numer 7. Pytanie numer 4. Kiedy byłaś mała, czy miałaś ulubioną zabawkę? Pewnie! Mówiącą lalkę. To była moja ulubiona.
Ach, dopóki mój wredny brat nie urwał jej nóg i przezwał kulawą lalką. Pytanie numer 5. Nadchodzi! A latem chyba pojadę na ten odlotowy obóz dla dziewcząt, Agałak! Zadzwonię do ciebie, a ty do... To który Joshua ci się podoba? Ten na końcu, to jasne! Ostatnia! Wszystko, co mamy o samolotach! Czekałem! Gdzie byłaś wczoraj? Przepraszam, ale w końcu znalazłam niesamowity szpital dla lalek! Obiecali naprawić moją mówiącą lalkę! Zadzwonię do ciebie. Nie, to ja zadzwonię. Samoloty latają, kiedy ciśnienie pod skrzydłami jest większe niż nad nimi. Skrzydło ma kształt... Kto chce zagrać? Lewy step, prawy step, bok, bok, bok. Prawy step, lewy step, bok, bok, bok. Nie mogę uwierzyć. Czemu Nancy się z nimi zadaje? Są takie napuszone. Cię nie słyszała. Och, słyszała. Och, Tali! Zapomniała! O której idziemy do arkady? Mam przyjść po ciebie, czy chcesz przyjść po mnie? Ja nie idę. Mam wizytę u dentysty. Wizytę u dentysty? Musisz ją odwołać. Dobrze wyglądasz! Szczerby prawie nie widać! Chodź ze mną! Jakiej szczerby? Mam dziurę w zębie! Ledwo mogę gryźć! To jedź przez słomkę! Musimy iść do arkady! Tak, ale... Hej, a może poszukamy długiego sznurka i klamki? No, no! Jak na dziecko typu G, masz powody do dumy! Musisz być taki... Czy pasek od kasku jest dobrze? Gdzie jest Gail? Nie wiem, ale wiecie, nie zadzwoniła do mnie wczoraj. Chyba ma próchnicę i dokuczał jej ząb. Zauważyła się na myśli tylko o sobie. To prawda, masz rację. Tak, ciągle tylko Gail, Gail, Gail. Trzymaj woreczek z lodem przy policzku i cześć dziewczyny, jesteśmy. Cześć Tali, Lasandra, Mandy. Przepraszam, nie całuję się na powitanie. Ząb. O, jak cześć. Chcesz. Co chcecie robić? Będziemy stać tu i rozmawiać o innych, czy pojedziemy na poziom drugi na zakupy? Już to zrobiłyśmy i musimy lecieć. Zadzwoń do mnie z domu. Tak, zadzwoń. No, a kto do mnie zadzwoni? Która mówiła, że zadzwoni do mnie? Idziemy. Czekajcie, co tu jest grane? Niech mi ktoś powie. Cóż, ostatnio jesteś strasznie ważna. Wczoraj nawet nie zadzwoniłaś. Co? Dzwoniłam. Twój brat chyba zapomniał ci przekazać. Dzwoniłam 3 razy. To jesteś nachalna. Idziemy. No co wy? Jak możecie to robić? Znamy się tak dawno. Chodziłam z tobą na karate, a z tobą znam się od przedszkola. W piaskownicy zgrywałaś wapniaczkę. Nie zgrywam ważnej. Nie narzucam się, prawda? Cóż, one znają cię dłużej. No, idziemy. Oh.
Właściwie to dziwię się, że tak długo znosiłyśmy Gale. Ale przecież przyjaźniły się od tak dawna. Nieważne, jak długo się przyjaźnisz, ważne jest porozumienie. Cześć, Mandy, Lasandra, Caitlin. Coś nie tak? Tak. Jak mogłaś być wczoraj tak wredna dla Gale? Ja? Ty jej powiedziałaś, że zgrywa ważną. To podłe z jej strony, że ci wypomina. Wiem. Ty z kolei powiedziałaś, że Gale się narzuca. Słyszałyście? Teraz przypisuje mi swoje wredne opinie. Co za tupe, co? Hej, poczekajcie! Widzisz, miałam taki plan. Gale miała mnie wciągnąć i wtedy bym was wprowadziła. Nie odwróciłabym się od was. Och, masz to na myśli. O! No co wy, powinnyście być wdzięczne. Sprawdzałam, czy warto wam się z nimi przyjaźnić. Panno Grace! Panno Grace! Stąd nic nie widać. Co? Proszę pisać dużymi literami, żebym widziała. Co ci jest w głowie? Jesse doznał urazu głowy, a kiedy poszliśmy do lekarza, tak płakał i wrzeszczał, że biedaczek stracił głos. Przyszłam, żeby odczytać jego wypracowanie. Może pani i Jesse poczekacie w pokoju nauczycielskim? Zawołam was, jak będzie pora. O, nie, nie, tu jest w porządku, ponieważ Jesse tyle się napracował nad tym wypracowaniem, odczytam je za niego przed całą klasą. Gdyby mógł mówić, sam by mnie o to poprosił. Wyobraźcie sobie, że jestem Jesse. Ale wypracowania czyta się dopiero pod koniec zajęć. O, jak dobrze, to znaczy, że mam cały dzień, aby poznać kolegów Jesse'ego. Cześć, mam na imię Roberta. Panno Graves! Panno Graves! Tak, Roberto, to znaczy pani McCoy. Tu na podłodze jest lepka plama. I kiedy te ławki były ostatnio polerowane? A z kranu z wodą w korytarzu dziwnie pachnie. Nie można tego nie zauważyć. Wiecie co? Odczytamy wypracowania teraz. Pani McCoy, pani pierwsza. O! Proszę nie! Proszę nie, co? O, wiem! Proszę, pamiętaj o zademonstrowaniu. Spokojnie, skarbie, będziesz dumny z mamusi. Nie mogę się doczekać wypracowania mamusi Jesse'ego. Nie przygryzaj wargi, kochanie. Ciekawe, kiedy to ostatnio odkurzano. Przeczytam teraz cudowne wypracowanie mojego syna, który napisał zupełnie sam i zademonstruję wam ten model samolotu, który zrobił bez niczyjej pomocy. Na pytanie odpowiem na koniec i proszę bez oklasków. Jak latają samoloty? Napisał Jesse McCoy. Ojej. Ojej. Najważniejsza część samolotu, która sprawia, że może on latać, to skrzydła. Wtedy, gdy ciśnienie pod skrzydłami jest wyższe niż nad nimi, samolot może lecieć. Patrzcie, powyżej, poniżej. Gdy ciśnienie jest większe niż waga samolotu, odrywa się on od ziemi. Teraz zademonstruję. Wyobraźcie sobie skrzydła. Wieża kontrolna do lotu 319 kierującego się do Caracas, Wenezuela, przygotować się do startu. 3, 1, 9, odbiór. Samolot rozpędza się coraz bardziej. Powietrze jest pod skrzydłami. Ciśnienie. Podnosi. Lot 319 wystartował. Życzymy udanego lotu. Tak właśnie lata samolot. No tak właśnie lata samolot. Pytania? Bardzo dziękujemy, pani McCoy. Chyba nie mamy pytań. Wyśmienicie pani wszystko wyjaśniła. A skąd? Nie mówiłam przecież jeszcze o silniku spalinowym wewnętrznego spalania. To było tak nieprawdopodobne, że już ma pani szóstkę. Szóstka? Jesse, słyszałeś? Mamy szóstkę! Oh!
geografii i ortografii. I co złego?